Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie i przechodzimy sobie do następnego poradnika. A tym razem chciałbym wyczerpująco opowiedzieć troszeczkę o artefaktach. Jest to jakby nowy sprzęt, który jest do zdobycia i bardzo interesujące statystyki może dawać, szczególnie jeżeli wyfarmimy pewne przedmioty, które potem przydadzą się na grindzie, life skillu czy po prostu na PvP. Tak więc zaczynamy. Może przede wszystkim informacje o artefaktach. Jest to generalnie mechanika wzięta z mobilek. W mobilkach właśnie pojawiają się artefakty i jeżeli chodzi o tą sprawę, to nie ma żadnego wpływu na GS, czyli mam tu na myśli oficjalne statystyki postaci, które potem mają te ukryte statystyki i się zwiększają. Po prostu wszystkie statystyki, które są dostępne poprzez artefakty, są ukryte i w żaden sposób nie ingerują w gear score. Jedynie chodzi o to, że pewne statystyki można wymaksować w zależności od tego, jakie posiada się artefakty czy lightstone'y. Przede wszystkim trzeba uznawać same artefakty za tak zwane torby, w zasadzie pojemniki, które mogą pomieścić do 2 lightstone'ów na artefakt. Oczywiście mamy 2 sloty na artefakt, czyli możemy włożyć 4 lightstone'y do 2 artefaktów. Jeżeli chodzi o artefakty, to mamy różne ich rodzaje. Ja mam na przykład tutaj 3 zestawy i musicie zerknąć na sam dół. Tutaj jest item effect, czyli w tym wypadku mam melee evasion plus 12. Co to oznacza? Że sam artefakt ma sobie statystykę. Jeżeli zerkniemy sobie na pozostałe artefakty, to tu możecie zobaczyć, że Leszas artefakt daje mi tutaj Monster Damage Reduction plus 9, czyli to jest przydatne na PvE. Tutaj mamy Extra AP Against Monster plus 6, czyli tylko i wyłącznie w PvE dostaje plus 6 AP. Tu mam kolejny, to jest bardziej pod PvP, czyli zwiększa mi melee accuracy. Ta statystyka jest bardziej przypisana do rodzaju ataku danej postaci. Lan, którą gram, to jest melee oczywiście postać, więc muszę mieć melee accuracy. Troszeczkę więcej informacji zawrze dalszej części tego poradnika. I niestety, jeżeli lightstone'y możemy w zasadzie kupić na markecie, czy właśnie tutaj dropiąc z grindu, jak możecie zobaczyć, Imperfect Lightstone of Wind czy Earth daje nam losowe lightstone'y. Tutaj można je podzielić właśnie na Fire, Flora czy Wind, jest również Earth, jak tutaj pokazywałem, i po prostu one mają różne też statystyki. Jak możecie zobaczyć, na przykład Fire Predation daje Extra AP Against Monster plus 3, czyli jest to typowy lightstone pod PvE. Tutaj również jest ten sam, czyli mam 3 te same, a na przykład Flora Hagler daje Barter X plus 3%, czy Wind Alert daje Skill X plus 5. Nie jest to może dużo, ale chodzi tutaj o to, że w połączeniu z artefaktami plus lightstone'y dają lepsze statystyki. Tutaj mówimy o tak zwanych zestawach. Jeszcze wracając do innej sprawy, artefaktów nie da się w żaden sposób kupić, trzeba je niestety wydropić. Więc musimy iść na pewne spoty, które potem wam pokażę, jak szukać, żebyście mogli wydropić właśnie to, co chcecie. Jeżeli chodzi o artefakty, pierwsze 2 dostajemy za friko w zasadzie, czyli to są te 2 artefakty, czyli Extra AP Against Monsters oraz Damage Reduction, czyli typowe PvE. Później musimy dodać właśnie do tego odpowiednie lightstone'y, żeby mieć właśnie te zestawy. Czym są te zestawy? Tak jak wspomniałem przed chwilką, same lightstone'y nie dają dużo efektów, czyli musimy je stakować w odpowiedni sposób, żebyśmy mogli mieć pełen zestaw. Jak tu możecie zobaczyć, mam melee evasion, czyli zrobiłem sobie zestaw pod evasion, żeby zmaksymalizować statystykę, czyli unikać po prostu ataków. Jeżeli je oba założę, tutaj możemy sobie zerknąć view artifact effects i ten zestaw nazywa się predation, czyli poza to, co dają same lightstone'y, czyli tutaj sami możecie zobaczyć. Grapple Resistance 2% daje Max HP plus 50, All Damage Reduction plus 3 i All Evasion plus 6. Same w sobie lightstone'y dają niewiele, ale na samym dole możecie zobaczyć, że ten zestaw nazywa się Predation i daje w sumie, dzięki temu, że zrobiłem zestaw, Damage Reduction plus 15, All Evasion 27, Max HP 150 i Grapple Resistance plus 8%, plus dodatkowo te statystyki, które wymieniłem wyżej, czyli naprawdę dużo tutaj jest dodanych statystyk. Plus tutaj oczywiście nie ma jeszcze przypisanych statystyk do artefaktów, czyli mam 12 evasion, tu też 12, czyli 24, dodając właśnie te 27, bardzo dużo, prawda?
To samo właśnie tyczy się pozostałych artefaktów, Melia, Curacy tak samo, jak możecie zobaczyć, tutaj mam inny zestaw, czyli sprawdzając teraz, to jest Enhanced Focus, czyli mam tutaj za sam zestaw All Accuracy plus 16, All AP plus 5 i Max Stamina plus 50, plus dodatkowo to, co dają właśnie te artefakty, czyli All AP plus 2, Accuracy plus 4, Max Stamina 25 i All Accuracy plus 4. I ostatni zestaw to jest właśnie taki pod PvE. Nie jest on jakiś super mega, ale zrobiłem sobie tutaj All Damage Reduction plus 18 w zasadzie za takie darmowe kamyczki, które były dostępne i po prostu na spotach, które moby troszeczkę mocno biją, no tutaj Damage Reduction jest zdecydowanie zwiększony, ponieważ wiadomo, na dole jest właśnie statystyka z bonus setu, plus trzeba zliczyć to, co na samej górze i dodatkowo jeszcze właśnie statystyki z artefaktu, więc to naprawdę jest dość spora ilość. Ponieważ tych zestawów jest naprawdę ogromna ilość, tak więc proponuję Wam, żebyście się zaznajomili z taką fajną stroną, która nazywa się garmot.com i ona jest w zasadzie esencją, źródła informacji tego, co chcecie znaleźć w BDO i szczególnie, że tutaj jest pięknie wyjaśnione i opisane, w jaki sposób można zdobyć dane artefakty czy lightstone'y i co dane bonusy dają. Więc tutaj macie, jeżeli znacie nazwę zestawu, możecie oczywiście szukać po nazwie. Tutaj macie po prostu szukanie, ale możecie też szukać po statystykach, które Was interesują. Powiedzmy, że interesuje Was statystyka Critical Hit Damage. Możecie sobie tutaj wejść i zobaczyć, jakie są zestawy dotyczące właśnie Critical Hit Damage i wszystkie zestawy będą posiadały właśnie tą statystykę, którą szukacie. Również tutaj są wyjaśnione, jakie potrzebujecie lightstone'y. Oczywiście jest również wpisana cena rynkowa aktualna. Trzeba pamiętać, to jest aktualna i ilość na markecie, to jest niesamowite. I można sobie wszystko zerknąć, czyli możecie sprawdzić, czy faktycznie te lightstone'y możecie kupić prosto z marketu i zrobić dany zestaw. Na przykład tutaj jest Target Openings, jest to najlepszy zestaw do PvP w zasadzie, bo daje Accuracy 16, Stamina plus 100 i najlepszą statystykę w zasadzie w grze, jeżeli chodzi o damage, czyli Critical Hit Damage plus 6. Problem jest taki, że o ile 3 z tych Lightstone'ów są w zasadzie dostępne za w zasadzie relatywną dobrą cenę, to niestety Strike nie jest dostępny. 373 miliony kosztuje i zero na rynku, a jeżeli zerkniemy sobie na market, to po prostu tych orderów jest niesamowita ilość i no cóż, musicie mieć szczęście, żeby z Imperfect Fire wydropić właśnie Strike'a, który kosztuje tyle pieniędzy, no i po prostu wrzucić w zestaw. W zasadzie tylko taka pozostaje możliwość aktualnie. Nie ma żadnej innej. Oczywiście możecie sobie tu zerkać, co chcecie. Jeżeli nie wiecie, jaki zestaw sobie wybrać na sam początek, dopiero zaczynacie budować w zasadzie całe te artefakty, to polecam Wam taki zestaw, który jest dość tani i daje dobre statystyki na start. To jest Trained Fists i w zasadzie jest on odpowiedni na PvE czy PvP. Lightstone'y są wszystkie dostępne, bardzo tanio, czyli koszt mniej więcej 30-40 milionów, żeby kupić 4 te lightstone'y i dostajecie właśnie Hidden AP plus 14, Total Accuracy plus 12 i Stamina 75, więc jest to bardzo dobry zestaw, jeżeli macie właśnie te podstawowe artefakty, ponieważ inne zestawy, no o ile są zdecydowanie lepsze, to niestety na przykład ich nie zdobędziecie. Popatrzcie, na przykład Golden Hand item drop chance plus 15%, potrzebne jest 4 razy Fortune, ale no niestety nie są w ogóle dostępne takie rzeczy. Oczywiście to są tylko lightstone'y i je możecie kupić na markecie. Teraz inna sprawa, jeżeli chodzi o artefakty, czyli same artefakty, jak wcześniej wspominałem, mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, mają również swoje efekty. Czyli macie tutaj Melee AP, Ranged AP czy Magic AP. O co tutaj chodzi? Generalnie każda postać ma jakiś rodzaj ataku. Na przykład Lan to jest Melee, Archer to jest Ranged, a Magic AP to jest na przykład Hashashin, Wizard i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o takie statystyki, musicie koncentrować się na rodzaju ataku, jaki wasza postać ma. W innym wypadku po prostu ten artefakt nie działa. Dotyczy to również Melee Accuracy, Ranged Accuracy czy Magic Accuracy. Co innego, jeżeli chodzi na przykład o defensywne statystyki, jak Melee Evasion czy Melee Damage Reduction. Tutaj działa to troszeczkę na odwrót, ponieważ w zależności od tego, jaki przeciwnik ma
jaki przeciwnik ma typ ataku, czyli melee, ranged czy... czy ranged, melee czy magic, no to w zasadzie będzie działało bądź nie. Dlatego te statystyki są trochę podwyższone z racji tego, że to jest w zasadzie funkcja obronna przeciwko jednej statystyce zamiast ogólnie, no to ma troszeczkę więcej, jak zobaczycie, że tutaj w przypadku Olivation artefaktu daje plus 6, czyli dwa takie artefakty dadzą plus 12, ale jeżeli zestakujecie, jak ja na przykład, melee evasion plus 12 razy 2, to no evasion, ale tylko na melee jest 24, czyli dwa razy więcej. Również są dostępne Elf Points, Stamina czy Black Spirit Rage. Tutaj również są artefakty dotyczące właśnie life skilli, o tym nie można też zapominać, więc możemy zobaczyć Gathering Item Drop Rate, Gathering Mastery, Fishing Mastery, więc też możecie zrobić sobie artefakty właśnie pod to, co robicie, czyli life skill. Również są dostępne Lightstone'y, które tutaj możecie zobaczyć, nie ma ich tak dużo w zasadzie, jeżeli chodzi o life skill, mi się wydaje. Ale zobaczmy sobie tutaj zestawy, tak przykładowo. I na przykład mamy Sailing X, standardowo Gathering X, te są w zasadzie wszystkie dostępne Lightstone'y. A tutaj możemy zobaczyć większe zestawy, czyli na przykład Gathering Item Drop Rate 5%, Gathering S plus 13, no i tutaj może być problem z Forest, widzę już Fortune tak samo. Tutaj mamy Gathering Mastery, Gathering Level plus 1, czy Energy Recovery plus 1. Więc taki zestaw byłby nawet niezły, nazywa się nawet odpowiednio Unique Hedgehog. No ale niestety dwa z nich są niedostępne i Fortune kosztuje prawie 2 miliardy. Wow, ok. Tutaj mamy również coś do Fishing, czyli w zasadzie możemy przebić te minus 50% Auto Fishing Time do 65% w zasadzie. No i te zestawy są naprawdę dobre. Teraz jeżeli ostatnia rzecz, to jest Locations, czyli gdzie możemy dropić dane artefakty, czyli tutaj możemy sobie zobaczyć, czyli jeżeli chodzi o Life X czy Life Skill Mastery, to tutaj rozumiem, że wszystkie life skillowe rzeczy mogą po prostu mieć szansę na wydropienie tych artefaktów. Tutaj mamy Imperial Fishing Delivery czy Farming. Czyli samo sobie musimy robić, żeby dany artefakt pod life skill robić. Co innego pod combat. Pod combat wygląda to trochę inaczej. Mamy w zasadzie lokacje i trzy rodzaje artefaktów na spot. Czyli macie 33% szans, że wydropi wam ten, który chcecie. Tutaj macie lokacje, gdzie możecie dropić razem z regionem, czyli na mediach jest jeden, na Walencji są cztery, Kama Sylwia 1 i Drekian 1 plus bossy. Czyli Gorgos Nightmare i Xarka Nightmare i Xarka, i z tych możecie dropić. I tak wygląda w zasadzie praktycznie wszystko. Tutaj mamy pojedyncze w zasadzie artefakty, ale mówimy tutaj już o takich high-endowych spotach jak Olune czy Crypt of Resting Thoughts, gdzie trzeba około 280-300 AP. No tutaj max stamina to Sykraja da radę, bo 270 AP około. Tak więc macie tutaj ogólnie pojęcie o co chodzi, czyli podsumowując, jeżeli chcecie zrobić odpowiedni zestaw, musicie wydropić odpowiednie artefakty, sprawdzić gdzie są dane artefakty, gdzie dropią i je wydropić. Po prostu nie da się ich kupić. Jeżeli chodzi o Lightstone'y, możecie je kupić na rynku, ale pamiętajcie, że niektórych zestawów po prostu nie zrobicie, ponieważ nie ma ich. I będziecie musieli po prostu liczyć na łódź szczęścia i wydropić z imperfektów, które możecie potem losowo otrzymać jeden z właśnie z tego rodzaju. Czyli jeżeli macie Imperfect Fire, to wyleci wam jeden z Imperfect Fire. Oczywiście szansa, żeby wydropił taki lepszy, jak na przykład tutaj Blight, jest bardzo niska. Najczęściej lecą właśnie te takie kiepskie, które kosztują tam 5 milionów. No ale w innym wypadku no nie da się po prostu. Kosztuje to 20 milionów. I za chwilę pokażę wam, jak takie coś zrobić i właśnie spróbować swoich szans. Mam nadzieję, że do tej pory wszystko jest w miarę wyjaśnione. Jeżeli macie problem z tym jakikolwiek lub nie wiecie, jakie artefakty robić, dajcie znać w komentarzu, możecie mnie oczywiście łapać również na Discordzie i nie ma problemu, żeby wam to wyjaśnić. Cały system może być troszeczkę zagmatwany, ale jeżeli się troszkę wdrożycie, i mam nadzieję, że ten poradnik wam
odpowiednio wszystko wyjaśnił, to powinno być to bardzo łatwe. Po prostu wymagane jest od Was troszeczkę własnego czasu, czyli grindowania artefaktów. No i w zasadzie Lightstone'ów, jeżeli potrzebujecie najlepszy zestaw. Pozostałe zestawy w zasadzie są dostępne po prostu przez market. Czyli kolejna rzecz to jest, jak zdobyć właśnie takie Lightstone'y, które Wam się mogą przydać, które nie są dostępne na markecie. Jak tutaj możecie zobaczyć, miałem właśnie Imperfect Lightstone of Earth oraz Wind. A one po prostu nie mają żadnej użyteczności, dopóki ich nie zidentyfikujemy, że tak się wyrażę. Kosztuje to 20 milionów, potrzebujecie 2 goldbary po 10 milionów i podchodzicie do takiego NPC-ka, jak tutaj w Heidel, najczęściej się jest w Heidel. No i jest bardzo bliziutko w zasadzie ten NPC-ek, w każdym większym mieście również jest. No i tu możecie zobaczyć ikonkę, czyli możemy sobie wymienić ten Imperfect i losowo otrzymać jeden z danej kategorii. Czyli wchodzimy na quest, te questy są dostępne zawsze bez problemu i na przykład ja sobie wymienię Winda. Biorę quest na Winda, tu możecie zobaczyć Purified Lights of Wind i on jest 18 milionów kosztuje na markecie. W sumie nie wiedziałem, że te Purified można sprzedawać, ale w zasadzie koszt wymiany jest większy niż cena na markecie. Oczywiście trzeba pamiętać, że jest również podatek. Czyli teraz musimy dać ten Imperfect Lights of Wind. Kolejna sprawa to właśnie są te dwa goldbary. Dajemy i otrzymujemy Purified Lights of Wind. No i teraz zerknijmy sobie, co nam wyleci. Czyli tak jak mówiłem, poleciał mi za 5 milionów w zasadzie i będzie on prawdopodobnie niesprzedawalny z racji tego, że bardzo duża ilość będzie na markecie. Możemy sobie w zasadzie szybko zerknąć, powiedzmy ten. Na samym dole prawdopodobnie będą te Lightstone'y. Tak, tu jest. No jak sami możecie zobaczyć, jest 7878, więc masa. Dlatego to jest po prostu ryzyko, prawdopodobnie jeżeli chcecie najlepszy zestaw, to troszeczkę to potrwa i będziecie musieli włożyć dużo pieniędzy. Tak więc to by było w zasadzie na tyle, dziękuję bardzo Wam za oglądanie tego poradnika, mam nadzieję, że było wszystko wyjaśnione. Zrobiłem ten poradnik z racji tego, że po prostu słyszę od czasu do czasu, że ludzie nie wiedzą, jak to w zasadzie działa, nie wiedzą, że artefakty mają swoje efekty, że są jakieś zestawy, dlatego chcę Was poinformować i mam nadzieję, że dzięki temu Wasze PvE, PvP czy life skill będzie troszeczkę lepszy. No i oczywiście okazja, żeby mieć jakiś cel w BDO kolejnym, bo w zasadzie bez celu w BDO to nie da się grać w tą grę, no musi być jakiś cel, przynajmniej dla mnie. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem. Yo, yo!